Kozłowski do Więdłochy. Więdłocha, czy był podchaczany przed Bogusławskiego? I tak, rzut karny dla Pogoni. Piotrowski zmierza i żółta kartka też dla zawodnika z numerem 93. Mamy 10 minutę. Łatwo szukany Bogusławski, o tym właśnie mówiłem. Ci wysocy obrońcy Wigier mogą być przydatni, ale i mogą być łatwo nabrani przez szybkich skrzydłowych. I właśnie Więdłocha skorzystał na wystawionej nodze. A na wykonanie karnego ochotę ma chyba Olszewski, choć też widzę, że zmierza w pole karne z 15. Piotr Pieszchała, zobaczymy. Więdłochy, faul Bogusławskiego, arbiter nie miał wątpliwości. Jest gwizdek, Pieszchała pewnie. Pogoń od 11 minuty prowadzi z Wigrami. 1-0, Piotr Pieszchała na liście strzelców. Ogromna radość tych nielicznych funkcyjnych osób na trybunach, członkowie zarządu, dziennikarze. Bardzo dobre otwarcie, 11 minuta, 1-0. Drużyny. Kolejna okazja do centry, Liszka z Rożnego. Liszka główkował z 16, Solci doprowadza do wyrównania. 33 minuta. Próbowały Wigry, próbowały i dopięły swego po kolejnym stałym fragmencie. Tak, mnożyły się te rzuty rożne, rzuty wolne dla drużyny z Suwałki. W końcu udało się zamienić stały fragment na bramkę, dośrodkowanie Liszki i strącenie Josipa Solicia. Pierwszy gol Chorwata w tym sezonie, pierwszy gol tego piłkarza w barwach zespołu z Suwałk. Nie to wszystko kontrolował Łukasz Bogusławski. Ale jeżeli będą statystyki podań długich na wolne pole, to na pewno będzie w top 3. No to jest najczęstszy wybór pogonistów w ofensywie. Teraz Więdłocha dosyć na uderzenie, niezłe uderzenie, ale Zoch z delikatną poprawką złapał futbolówkę. To już 38 minuta tego pojedynku. Okazuje się też do gry Czułowski, już otrzymał podanie Patryk Czułowski. Prostopadle teraz do Sałczka, Sałczek nie było spalonego, zgranie w pole karne. Adamek czy znajdzie tam miejsce do strzału, wystawia do Gojki i nie ma gola. Więc dzisiaj te minuty powinny być dla niego podwójnie cenne. Czułowski, Bajdu lepiej zachował. Chciał Marciniec krótką grę zastosować z Gańczykiem, ale zamiast tego stracił piłkę. Gojko oszukał Oczenasza, Gojko i jest gol dla Wigier. Przelobowany Misztal. Co za sytuacja, wszystko zaczęło się od straty Marcińca. 77 minuta, Wigry prowadzą 2-1 w Siedlcach. A więc mamy zwrot akcji, mamy odrobienie strat i wyjście na prowadzenie przez drużynę Wigier. 77 minuta, Denis Gojko, bardzo ładne uderzenie lewą nogą, precyzyjny strzał i Wigry prowadzą w Siedlcach 2-1. Trzeci gol Denisa Gojki w tym sezonie. Więdłocha. Rusza Krystian Miś. Miś ma teraz troszkę miejsca na dośrodkowanie. Miś, centra w pole karne, strzał i nie ma gola. W poszukiwaniu Bajdu, ale bardzo złe to podanie. Ostatni gwizdek.